każda partia, nawet ta najmniejsza, nawet taka malutka jak nasza PPS, Polska Partia Satyryczna, ma swojego kandydata na prezydenta. My również mamy swojego bo lepiej widzę niż myślę. Ludzie, już niedługo wszystko się zmieni. Słońce będzie wschodzić na zachodzie, a zajdzie na wschodzie. Ziemia zacznie się obracać w lewe strony. I wszystkie lewe pieniądze z kieszeni tych nowych kapitalistów będą wypadywać wprost pod nogi wszystkim prawym. I wszystkim prawym ludziom się poprawi. No bo jakim prawem może być tak, że jedne mają dużo, a dużo nie ma nic. My chcemy takiego kapitalizmu, żeby każdy miał kapitalizm. A nie, że jeden drugiemu wilkiem jest i czerwonym kapturkiem. Wróć. I z czerwonym kapturkiem robi babci kolejno lewatywę renty. Nie o takie polskie wizje nam chodziło. Wróć, nie? Nie o takie telewizje. Jezus, Maryja, nie o takie radio. Teletubujcie się Bogi. Te czerwone kapturki się skończyli, a Jacek i Placek dalej ciągną te bajki. Części ukradli księżyc, później całe polskie, aż w końcu popłynęli na platformie. Plus, Tusk i jeden się utopił. Jeden się utopił, a drugi obraził, że ten Donald wziął i rozkraczył im ten czwarty Disneyland. Polacy. Polska powinna być dla Polaków tak samo jak Rosja dla Ukraińców i Niemiec. Wróć. I Niemiec nie ma nic do szukania. No bo wszystko już ukradzione. I niech nam nie rzuca tymi pieniążkami za przymusowe robotę po zaniżonym kursie, bo my się kurwa. Bo my się w kursie orientujemy. A ta Ameryka nie gra z nami w kulki z totarczą. Bo my po ruskich mamy tyle złomu, że se same tarcze zmontujemy. A radary mamy co 2 kilometry. A do tego po krzyżakach te dwa miecze? Dać bliźniakom do ręki to taki Irak czy Iran nie podskoczy. Nie takie koalicje rozpieprzają.
Nie dajmy się zwariować. My mamy za sobą 1000 lat historii i Małysza. I niech nam to podskoczy. A słuchajcie, a co się dzieje terroryzm w kraju i na świecie. W kraju lepiej nie mówić. A potem co się stało w tym New Yorku? Na ludzi spasa. Sambla męska. A co my na to? A my na to rozszerzamy. A my na to rozszerzamy gęby i nie wiemy, w co uderzyć. Czy w mordę, czy w dzwon. A to jest, bo wojna świat. Bo wojna turbana z kapelusza. O lepsze miejsce na wieszaku historii. A gdzie jest miejsce dla Mycki Icka? Nie mówiąc o tej Arapatce, sięgasz kiepce, Pawlak. Słuchajcie, na razie wieszają szatki, ale w końcu czyjaś głowa spadnie. Takie jest prawo burza. Burzu. No, ale nie dziwota. Jakby się ktoś komuś wpakował samolotem do chałupy bez pukania, to też by się spalił. To też by się spalił ze wstydu, że chałupa nieubezpieczona. Ja nie chcę być złym prorokiem, ale to wszystko zmierza ku katastrofie. I lepiej, żeby nie szukali lekarstwa na tego jakiegoś wąglika, tylko nie czym prędzej wynajdą jakieś tabletki na ludzkie głupoty. Bo ta, jak ten teraz, nie zna granic.